Cześć, witam Cię na moim kanale. Przed nami kolejny odcinek z cyklu Kultura w sieci, który realizuję w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się artykulacją głosek oraz sposobem powstawania i atakowania dźwięków. Pokażę Wam również ćwiczenie na zwarcie fałdu głosowych. Wokalista, chcąc lepiej poznać swój instrument, czyli głos, i rozwinąć jego możliwości techniczne, musi najpierw go dobrze poznać. Znajomość budowy narządu głosu ułatwia zdobycie umiejętności właściwego posługiwania się nim. Śpiew jest niezwykle złożoną czynnością i jest uzależniony od centralnego systemu nerwowego. Co to znaczy? Dźwięki wydajemy za pomocą krtani, ale mówimy i śpiewamy świadomie już przy użyciu, przy współudziale mózgu. Zjawisko, które nazywamy artykulacją, to nic innego jak tworzenie poszczególnych dźwięków poprzez ukształtowanie kanału głosowego, czyli jamy gardłowej, jamy ustnej oraz nosowej, oraz ruchy narządów mowy, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego i twardego, ale także żuchwy, szczęk czy policzków. Spójrzcie, jak to wygląda. Artykulacja jest niezwykle istotna dla prawidłowej emisji i impostacji głosu. Im bardziej wyrazista i precyzyjna wymowa, tym lepsze ustawienie, brzmienie i prowadzenie głosu. No dobrze, ale jak w ogóle powstaje dźwięk? W śpiewie, tak samo jak w mowie, obowiązuje zasada, iż wydech oraz początek dźwięku powinien następować równocześnie. Czyli zwarcie naszych fałd głosowych nie powinno poprzedzić wydechu, ani wydech nie powinien wyprzedzić naszego zwarcia fałd. Co to znaczy? Zaraz Ci wszystko wyjaśnię. Ale najpierw wyjaśnijmy sobie, co to są fałdy głosowe, bo pewnie się nad tym zastanawiasz. Potocznie, lecz niepoprawnie mówimy na to struny głosowe. Są one odpowiedzialne za dźwięczność i bezdźwięczność głosek. Jak widzieliście na załączonym obrazku, w czasie spokojnego oddychania szpara głośni jest otwarta. Powietrze może przemieszczać się poprzez krtań przy wdechu i przy wydechu. Fonacja, czyli tworzenie dźwięków, wymaga zamknięcia szpary głośni oraz zbliżenia do siebie fałdów głosowych. Sposób, w jaki zbierają się wówczas fałdy głosowe oraz synchronizacja zwarcia z przepływem powietrza wydychanego z płuc określane jest jako nastawienie głosowe, czyli atakowanie dźwięku. A sposób zapoczątkowania dźwięku jest jednym z czynników decydującym o wysiłku głosu, zmęczeniu i problemów z głosem lub ich braku. Wyróżniamy trzy rodzaje nastawienia głosowego, które zostały wyodrębnione na podstawie sposobu i siły zwarcia fałdów głosowych oraz ich zgrania z wydechem. I tak. Po pierwsze, twarde nastawienie głosu, czyli silne zwarcie strun głosowych. Fałdy napierają na siebie tak mocno, że utrudnione są ich swobodne drgania. W tej sytuacji następuje najpierw zwarcie fałdów głosowych, a później wydech. Posłuchajcie. Time.
Zauważyliście pewnie, że głos jest siłowy, twardy, mocny, trochę nawet krzykliwy. Mój głos się zmęczył, czuję dyskomfort teraz w gardle, czuję, że się zdarłam. Słyszycie, że mam większą chrypkę niż naturalnie, bo naturalnie zawsze mam chrypę. Ale w tej chwili cały czas chce mi się odchrząkiwać. Nie jest to fajne i komfortowe uczucie. I z pewnością długotrwałe mówienie i śpiewanie właśnie z takim nastawieniem głosu, twardym nastawieniem głosu, prowadzi do problemów głosowych, a nawet stanów patologicznych głosu. Czyli niedomykalność bądź guzki głosowe nie polecam. Po drugie, chuchające, tak zwane przydechowe nastawienie głosu. W tej sytuacji zwarcie jest niepełne, a między fałdami pozostaje szeroka przestrzeń. Jest ona oczywiście spowodowana niewłaściwą pracą mięśni głosowych. Tutaj wydech wyprzedza zwarcie fałd głosowych. Tylko część powietrza przepływającego przez głośnię jest zamieniana na dźwięk. Zatem powietrze szybko ucieka, co powoduje słyszalny szmer w głosie, zaraz Wam pokażę, powoduje zmęczenie i może powodować problemy głosowe. Dlaczego może, a nie na pewno? Za chwilkę o tym powiem. Na razie posłuchajcie. Ciężko mi było podtrzymać dźwięki, zachować dobrą intonację, podeprzeć, wykończyć te dźwięki, ponieważ cały czas mi brakowało powietrza. Zwróćcie uwagę, że kiedy śpiewamy właśnie w ten sposób, nie jesteśmy w stanie zbudować takiego napięcia i wzmocnienia brzmienia głosu i to nie jest fajne. Ale jeśli jesteś świadomym wokalistą, czasami przydechowe nastawienie głosu stosowane jest w celu uzyskania określonego efektu artystycznego. Jeśli potrafimy kontrolować jakby te dźwięki i robimy to bardzo świadomie, to nie jest w tym nic złego. Ja zawsze powtarzam, że wszystkie chwyty dla wokalisty są dozwolone pod warunkiem, że potrafimy je robić i kontrolujemy je. Także to jest tak, że jeśli jesteś świadomy, to tego typu zabiegi oczywiście można wykonywać właśnie do interpretacji piosenki, jak najbardziej. I to nie jest nic złego. Natomiast śpiewanie na niedomkniętych strunach głosowych nie jest niczym fajnym i myślę, że na dłuższą metę, jeśli byśmy w ten sposób śpiewali, również zrobimy sobie krzywdę. I po trzecie, miękkie nastawienie głosowe. Czyli fałdy zbliżają się do siebie, ale nie stykają się tak bardzo mocno. Tworzą wąską szczelinę, co umożliwia im swobodne drganie. W tej właśnie sytuacji zwarcie nie wyprzedza wydechu, ani wydech nie wyprzedza naszego zwarcia strun głosowych. Takie brzmienie głosu pozbawione jest wszelkich napięć i wysiłku. Jest to prawidłowy i zgodny z fizjologią narządu głosu sposób zapoczątkowania dźwięku. Posłuchaj. Takim nastawieniem głosowym zapobiega przeciążeniu krtani. O to nam właśnie chodzi. Po pierwsze, spróbuj się wyluzować. Rozluźnij krtań, rozluźnij żuchwę. Spróbuj sobie pomruczeć najpierw, jak koty. Jeszcze raz.
jest. Wprowadzamy w stan relaksacji naszą całą krtań, nasze więzadła głosowe. Spróbuj teraz to samo zrobić na jakiejkolwiek samogłosce. Spróbujemy teraz wykorzystać tylnojęzykowe spółgłoski. Zaczniemy od tej bezdźwięcznej k, która jest, powiedzmy, naszym zwieraczem fałd głosowych. Zobaczycie, że przy wypowiadaniu, przy artykułowaniu właśnie literki k nie będziecie w stanie nawet grama powietrza przepuścić. Połączmy ją sobie na przykład z samogłoską u. I zróbmy to sobie na dźwiękach. Ku, 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 ku. Spróbuj teraz na smuteczka. Kuku, kuku. Lekko rzewnie, lekko płaczliwie. Kuku, kuku, kuku. 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 Teraz ty. Różnicy brzmieniowej między rejestrami. O tym w następnych odcinkach oczywiście powiem. Ale zwracajcie uwagę, ponieważ czym wyżej musimy połączyć te rejestry, przechodzimy sobie na wysokie dźwięki, ale cały czas mamy rozluźnioną krtań. Nie napinamy się, nie zadzierasz głowy, nie wysuwasz głowy do przodu, nie pochylasz jej w dół, nie połykamy dźwięków, nie podnosimy ramion. Masz być swobodny, luźny, wszystko się dzieje na wysokości twojej żuchwy. Możesz sobie zmieniać melodię i podstawiać dowolne sylaby. Może to być kuku, może to być kaka, kiki, kaka, co tylko sobie chcesz. No dobrze, przejdźmy zatem do kolejnej spółgłoski, również tylnojęzykowej, ale tym razem będzie to literka G. G już jest dźwięczna, już jest mocniejsza. Czujecie G, G. Początek, powiedzcie sobie G. Trochę czym brzydziej, tym lepiej. Nie upiększamy, nie udźwięczniamy. Wszystko się dzieje od niechcenia. Go, 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 go. 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 Spróbuj teraz ty. Literkę G z I. I jest bardzo płaskie i często zaciskamy zęby. Rozluźniam żuchwę. GG. Robimy trochę na takiego głupona. GG. O właśnie, znowu odbijamy się od literki G. Puszczamy luźno żuchwę. I uwaga, na smuteczka. Na mruczando. Jak to woli. GG, 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 GG
EKG również połącz sobie z jakąkolwiek chcesz samogłoską. Z gaga, gege, gigi, gugu, gege. Możesz robić to na różnych melodyjkach, na różnych schematach rytmicznych. Co jest bardzo ważne? Pamiętaj, że g i k to są tylnojęzykowe spółgłoski, które dają Ci świetną pozycję dźwięku. Również rozluźnienie i zwarcie naszych więzadeł głosowych. To przede wszystkim. O wiele trudniej jest to samo osiągnąć na samogłoskach. Ale to w następnym odcinku, kiedy będziemy mówić o roli samogłoski i spółgłoski w śpiewie. Spróbujemy to wszystko połączyć ze sobą i zrobić ćwiczenia również artykulacyjne na zwarcie strun głosowych i pełne brzmienie. Sprawdź, jakim typem głosu jesteś i z jakiego nastawienia głosowego najczęściej korzystasz. Mam nadzieję, że dzisiejsze zagadnienia, które poruszyliśmy i ćwiczenia pomogą Ci w świadomym korzystaniu ze swojego instrumentu, jakim jest głos ludzki. Już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu Kultura w sieci. Śledźcie mój kanał i subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Kciuk w górę pod filmem, również mile widziany. Do zobaczenia.